Gromadzący Kościół na składanie ofiary. Módl się za nami. Pasterzu prowadzący czarnie do nieba. Módl się za nami. Przyjacielu i wychowawcom młodzieży. Módl się za nami. I prześladowców. Módl się za nami. Rzeczniku i obrońco prześladowanych. Módl się za nami. Wspierający bezrobotnych. Módl się za nami. Zatroskany o bezdomnych. Módl się za nami. Odwiedzający więźniów. Umacniający słabych, uczący wszystkich solidarności. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
zbawieni grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Janie Pawle. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław ten pomnik świętego Jana Pawła II. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali jego życie, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednictwem świętego Jana Pawła II, pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Dziękujemy za wspólne dziękczynienie. Wyrażamy serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy byli w tym historycznym dniu z nami tu na Zamkowym Wzgórzu. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu dziekanowi dekanatu dekanatu błogosławionego Jana Świętego już od dzisiaj, Jana Pawła II, księdzu kanonikowi Grzegorzowi Rozpończykowi. Dziękujemy księdzu doktorowi Marianowi Dudzie za poświęcenie pomnika, za to, że był zawsze takim żywym przykładem dla nas tutaj, nasz kochany rodak. Dziękujemy księdzu kanclerzowi, który zawsze też wspiera. Księdzu seniorowi Czesławowi Tomczykowi, który też jest zawsze z nami. Wśród nas, wśród parafian jest znany. Serdeczny Bóg zapłać. Ale na końcu dziękujemy również naszemu proboszczowi, który dołożył tyle starań, wysiłku, abyśmy mogli dzisiaj tutaj świętować wspólnie, tak jak w Watykanie przygotowywaliśmy się. Dziękujemy wszystkim, którzy zostawili swoje parafie i byli tutaj z nami, przedstawicielom parafii dekanatu Jana Pawła II, poza dekanatu. Dla wszystkich gości, dla wszystkich księży, nie wiem, czy uda mi się oddać słowa Jana Pawła II z wiersza Źródło. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś źródło? Gdzie jesteś źródło? Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, odczuć świeżość, ożywczą świeżość. Bóg zapłać wszystkim za to, kapłanom przede wszystkim za to, że prowadzą nas drogą do tego źródła, do miłosierdzia Bożego. Bóg zapłać, szczęść Boże. Jako gospodarz wypadałoby jeszcze podziękować, włączyć się w te podziękowania. Wprawdzie ksiądz dziekan jako najwyższa władza w dekanacie podziękował już wszystkim kapłanom, wszystkim tutaj obecnym, ale ja również chcę wyrazić tą wielką wdzięczność za obecność kapłanom z
za to, że tutaj są wspólnie razem z nami, że mogliśmy się po raz pierwszy publicznie pomodlić przy tym pomniku Jana Pawła II. Bóg zapłać wszystkim, wszystkich ogarniam właśnie myślą dziękującym. Bóg zapłać.